7 maja wspominamy świętego Augustyna Roskaliego, prezbitera. Augustyn Roskali przyszedł na świat 18 lipca 1818 roku w rodzinie Dominika i Marii w uroczej miejscowości Bargone di Caserza Ligure w prowincji Genua w północno-zachodnich Włoszech. Był tak słabym dzieckiem, że ochrzczono go tego samego dnia. Jego uboga rodzina była przykładem wiary chrześcijańskiej realizowanej w życiu. Był inteligentny, wrażliwy, raczej skryty. Jak wiele dzieci wówczas pasał owce. Pierwszym jego nauczycielem był miejscowy proboszcz. W czasie misji świętych prowadzonych w parafii rozpoznał powołanie do kapłaństwa. W wieku 17 lat wstąpił do seminarium w Genui. Po ukończeniu formacji w wieku 28 lat przyjął święcenia kapłańskie. Skierowano go do San Martino di Albaro, gdzie został proboszczem. Był cenionym spowiednikiem, mówiono świętym spowiednikiem, duszpasterzem artystów, a także ludzi z marginesu społecznego. Poznał trudne życie i niebezpieczeństwa, na jakie byli narażeni młodzi ludzie, którzy z powodu biedy osiedlali się w mieście i często byli wykorzystywani przez bogatych i nieuczciwych pracodawców. W roku 1872 rozszerzył jeszcze swoją posługę apostolską. Całkowicie poświęcił się pracy, do której powołał go Pan. Troszczył się nie tylko o młodych mężczyzn i kobiety, którzy często żyli w nędzy materialnej i duchowej, ale także zaopiekował się więźniami z więzienia świętego Andrzeja, umieszczonego w jednej z bram wjazdowych do Genui. Poszedł z posługą miłosierdzia do ludzi z marginesu społecznego, odrzuconych, pozbawionych nadziei. Szczególną opieką otaczał młode matki, ofiary nieodpowiedzialnych mężczyzn, zostawione zazwyczaj z dzieckiem bez opieki i środków do życia. Prowadził dla nich schronisko. Przyjął propozycję kilku dojrzałych duchowo penitentek, które zaproponowały mu współpracę. Chciał pomagać dziewczętom potrzebującym pomocy moralnej i materialnej. Wraz ze współpracownicami zapewnił dziewczętom formację ludzką, chrześcijańską, profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy zarobkowej, wykonywanie zawodu i życia w mieście. Współpracownice nie poprzestały tylko na bezinteresownej pomocy, oddały się całkowicie na służbę Panu Bogu na wzór Matki Bożej. Były pierwszymi członkiniami Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, które powstało w 1876 roku. Gdy ksiądz Augustyn w czasie audiencji powiedział o powstającym zgromadzeniu papieżowi Piusowi IX, ten odpowiedział: „Niech Bóg błogosławi ciebie i to dobre dzieło”. Siostrom zapewnił dobrą formację duchową. Zachowały między innymi jego wskazówki. „Weźcie sobie świętego Józefa jako opiekuna, aby pomagał wam znosić w pokoju wszystkie problemy tego nędznego życia. Miłość nigdy nie mówi dość, jest bezgraniczna jak Bóg, od którego pochodzi. Istotą wychowywania jest szczerze kochać, kochać jak nas nauczył Jezus Chrystus”. Życie tego ubogiego, ofiarnego kapłana zakończyło się 7 maja 1902 roku w Genui. Ksiądz Augustyn został beatyfikowany 7 maja 1995 roku, a kanonizowany 10 czerwca 2001 roku w Rzymie przez świętego Jana Pawła II. W czasie beatyfikacji papież Polak powiedział o nim: „Jego działanie apostolskie było rzeczywiście owocne, ponieważ wywodziło się z autentycznego życia mistycznego i kontemplacyjnego. Był prawdziwym kontemplatykiem, który z wielkim zaangażowaniem pracował, by przyczynić się do zbawienia ludzi i dla dobra Kościoła. Żarliwa miłość do Boga, wzbogacona darem mądrości, uzdalniała go do jak najlepszej służby innym, w ciągłym zjednoczeniu z Bogiem. W dziełach miłosierdzia wobec potrzebujących i opuszczonych, tak jak i w długich godzinach poświęconych na spowiadanie i kierownictwo duchowe, był jak dobry pasterz, który opiekuje się powierzonym mu stadem, który szuka zagubionej owcy, który spala swoje życie dla zbawienia innych”. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Augustyna, prezbitera, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem.
spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.